Południowo-koreańskie miasto Cheongju dołączyło do grona miast partnerskich Wrocławia. Prezydenci uroczyście podpisali umowę o współpracy. Z Cheongju wywodzi się koncern LG Energy Solution Wrocław, pierwsze na Dolnym Śląsku i największe w Europie centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych. To także jeden z największych pracodawców w regionie, zatrudniający ponad 10 tysięcy osób. Cheongju stało się tym samym 17. miastem partnerskim Wrocławia, a to kolejna już tego typu umowa podpisana w ostatnim czasie. W marcu przypieczętowano w ten sposób bliskie stosunki Wrocławia ze stolicą Ukrainy, Kijowem. Trwa wielkie zazielenianie ulicy Kosmonautów. Posadzono tam już ponad 130 nowych, wielkich drzew, a będzie ich jeszcze kilkaset. Niektóre z nich mają ponad 8 metrów wysokości, od 30 do 36 cm obwodu i ważą 800 kg. Przyjechały do Wrocławia z niemieckiej szkółki w Lorberg. Nowe drzewa zasadzono wzdłuż ulicy, dróg dla rowerów i pętli autobusowej. Łącznie w rejonie ulicy Kosmonautów ma stanąć 786 drzew i ponad 25 tysięcy krzewów. Zielone będzie również nowe torowisko. Nasadzenia są realizowane w ramach przebudowy ulicy Kosmonautów i budowy Alei 11 listopada. 41 tras, w tym 3 nowe, do Brindisi, Porto i Sofii. Ryanair uruchamia największy w historii rozkład lotów z Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska stacjonuje na stałe 5 samolotów irlandzkiego przewoźnika, w tym jeden zupełnie nowy, wart 500 milionów euro. Wrocław to jedno z 6 polskich miast, gdzie Ryanair ma swoją bazę serwisową. Od zeszłego roku trwa jej rozbudowa, tak by móc jednorazowo przeprowadzić przeglądy i konserwację jeszcze większej liczby maszyn. To oznacza także stworzenie nowych miejsc pracy. Przewoźnik już teraz szuka około 200 wykwalifikowanych pracowników. Budowa nowej hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach kosztowała ponad 66 milionów złotych. W tej chwili trwają tam odbiory techniczne i toczą się ostatnie prace. Kiedy się zakończą, obiekt przejmie Ślęza Wrocław. Zacznie się wtedy doposażanie hali pod konkretne dyscypliny sportowe. Ułożony zostanie m.in. parkiet dla koszykarek. Sama budowa nowej hali trwała 1,5 roku. Obiekt przede wszystkim będzie służyć lekkoatletom z regionu oraz koszykarkom Ślęzy Wrocław. Zawodnicy będą mogli korzystać m.in. z 6-torowej bieżni 200-metrowej, skoczni w dal czy skoczni wzwyż. Hala jest unikatem w Polsce i jednym z najlepszych tego typu obiektów w Europie. O zazielenianiu Wrocławia już trochę dziś było, ale i zielonym zaproszeniem będziemy kończyć. Parkowi Tysiąclecia przybędzie 300 drzew w ramach akcji Wrośnij we Wrocław. Na drzewko były zapisy, ale na rodzinny piknik, który towarzyszyć będzie sadzeniu, może przyjść każdy. Zwłaszcza, że przygotowano wiele atrakcji. W pobliżu Placu Zabaw, średniowieczna warownia, będzie można spotkać członków grupy rekonstrukcyjnej, którzy zaprezentują stroje rycerskie i fechtunki, zorganizują warsztaty z ziołolecznictwa, czy zaproszą do spędzenia czasu na średniowiecznych grach i zabawach. Nieco starsi będą mogli spróbować swoich sił w chodzeniu na szczudłach czy przeciąganiu liny. A w razie chłodu będzie można ogrzać się przy ognisku i upiec przyniesioną z domu kiełbaskę. I to wszystko w dzisiejszym podsumowaniu. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.